wystawy dotyczącej codzienności w PRL-u. Ponieważ wczoraj jeszcze miałam wielkie oczy ze strachu, że nikt nie przyjdzie, więc jak Państwa dzisiaj widzę tutaj tak tłumnie przybyłych, to cieszę się podwójnie i tym bardziej gorąco witam. Ta wystawa jest po to, abyśmy wspólnie powspominali sobie te dobre, miłe, fajne chwile z lat 50., 60., 70. i początku 80. Nie wszystko wtedy było dobre i fajne, ale dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby wspominać tylko to, co wspominamy z uśmiechem na twarzy. Wystawa została przygotowana przez kobiety. Ja je teraz szybciutko przedstawię. To jest zawsze chętna do pomocy o każdej porze dnia i nocy i przy tym zawsze uśmiechnięta pani Ula Wilkońska. Profesjonalizmu i zaangażowania w każdą najdrobniejszą rzecz pani Małgosia Bielaszewska. I kobieta, od której to się zaczęło, bo to u niej w domu, wspominając czasy PRL-u, po raz pierwszy padło słowo wystawa i tak już nam zostało. Pani Jola Tratwal. Nie byłabym, drodzy Państwa, do końca uczciwa, gdybym twierdziła, że zrobiłyśmy to we cztery same. Pomagali nam, bo nie mieli innego wyjścia, nasi mężowie. Miejsca chcę im serdecznie podziękować za to, że za cierpliwość, za wyrozumiałość i za to, że się tutaj naprawdę ciężko fizycznie napracowali. Panowie, dziękuję wam. Drodzy Państwo, zanim zaproszę Was do tej herbaty, kawy, zanim włączymy sobie adapter, mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu pana doktora habilitowanego Konrada Białeckiego z Poznańskiego Oddziału IPN i wykładowcę na Uniwersytecie Poznańskim, fachowca w sprawach PRL-u. A więc w dobre ręce oddaję w tej chwili mikrofon. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, bardzo często słysząc słowo historia, mamy na myśli wojny, zmiany ustrojów, niezwykle ważne, epokowe wydarzenia. Przecież historia to także dzieje każdego z nas. Te małe radości, małe smutki, mniejsze, większe sukcesy, czasem porażki, które wyznaczają bieg naszego życia. Tak było przecież też w tej krainie, zwanej krainą PRL, w której myślę, że większość z nas, tak patrząc tutaj po twarzach, mieszkała. To myśmy w PRL-u doświadczali nie tylko, owszem, o czym już przed chwileczką było wspomniane, pewnej opresji ze strony władz, czy ograniczenia swobód obywatelskich, ale także doświadczaliśmy naszych własnych pierwszych radości. Radości z tego, że udało się zdobyć mieszkanie, że udało się załatwić lodówkę, że udało się wyjechać na pierwsze wczasy, czasem nawet gdzieś za granicę, nad Palato, na może Złote Piaski, że udało się wreszcie załatwić talon na malucha, że święta zawsze musiały być na bogato i skarpie, żeby nie wiem co. Dziś patrzymy na tamten czas z pewną taką nostalgią, która zresztą, drodzy Państwo, dotyka nie tylko mieszkańców Polski. To zjawisko nostalgii za okresem, jak to ktoś ujął, słusznie minionym, możemy obserwować również w innych krajach dawnego, tak zwanego bloku wschodniego. I na terenie dawnego NRD, i na Węgrzech, i w Czechach, na Słowacji, a nawet w Rumunii. Jest pewna nostalgia. To jest też, trzeba wyraźnie powiedzieć, troszkę nostalgia za naszą młodością, za tym okresem, kiedy, jak to ujął jeden z profesorów z Warszawy, mogliśmy wbiegać na piąte piętro bez zadyszki. Piękny czas, kiedy świat wydawał się mimo wszystko stać przed nami otworem, kiedy wydawało się, że co tylko będziemy chcieli, będziemy mogli zrealizować. A poza tym, no cóż, wokół siebie tak naprawdę mieliśmy liczne grono przyjaciół, mieliśmy kochające, i mamy nadal na szczęście, kochające rodziny. To wszystko tworzy naszą pamięć o przeszłości. A więc rzecz jasna, nie zapominając o tym, co było złe przed rokiem 89, nie zapominając o czerwcu 56,
o masakrze na Wybrzeżu, o 76 roku, wreszcie o stanie wojennym i tylu innych niedobrych rzeczach z tamtego czasu. Pamiętajmy jednocześnie o tym wszystkim, co sprawia, że kiedy wspominamy ten okres sprzed 23, 4 i więcej lat, to pojawiają się w nim również cieplejsze barwy. Drodzy Państwo, życie codzienne. Temat niezwykle szeroki, też ma w sobie coś z pewnej niestosowności. Dlatego pozwolę sobie tylko dotknąć dosłownie kilku punktów po to, żeby pewne tematy, wspomnienia i u Państwa wywołać. Cóż, życie codzienne. Podstawą życia codziennego, tak wtedy jak i dziś, jest mieszkanie. Najlepiej własne mieszkanie. No tuż powodzi zmiany granic, ogromne migracje. To wszystko powodowało, w połączeniu ze zniszczeniami wojennymi, że tak wielu naszych rodaków, a być może też niektórzy bardzo dużo, starano się budować jak najwięcej mieszkań, ale bloki z ubikacją na piętrze, a nie w każdym mieszkaniu. Wielkich blokowisk, fabryk domów, w 72 roku rusza pierwsza fabryka domów, ale i to nie rozwiązało do końca problemu lokalowego w Polsce i były takie. To oczywiście o tym Państwo też doskonale wiecie i no, dziś tym pisze, tak? No, trzeba było zapisać się do spółdzielni, ewentualnie otrzymać mieszkanie zakładowe. Państwo co prawda brało tutaj i dawało mieszkanie. Zresztą Państwo robiło wiele, żeby przekonywać, że daje. Tą sprawę dopiero w latach 70. W latach 70., czyli wtedy mówiono, tak? Czyli hotele, które Państwo tutaj widzicie, z wielu powodów, ale między innymi i tego, że pokazuje też pewne zmiany, które dokonywały się w mieszkaniach, w wystroju mieszkań w poszczególnych dekadach. I widzimy te zmiany nie tylko na przykładzie mebli, o których już wspomniałem, bo z całą pewnością Państwo już wychwyciliście, które są z której dekady, ale też na przykład telewizory, czyli coś, co wydaje nam się dziś oczywiste. Na dużą skalę zaczęto produkować telewizory dopiero w roku 50. Różnego rodzaju Jowisze, Neptuny, słynne rubiny samozapłonowe, tak? Wystawa niezwykła. Miałem okazję przyglądać się już kilku podobnego typu ekspozycjom, ale zarówno ilością eksponatów, ich zróżnicowaniem, dbałością o detal. Ta wystawa przewyższa wszystkie te, które do tej pory widziałem. Dlatego bardzo gorąco dziękuję, gratuluję i zachęcam Państwa do wnikliwego jej obejrzenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Panna gra, kradłam wiśnie w brzyn i z chłopakami byłam. Dzień.